Cześć, z tej strony Marta. I Aneta. Za chwileczkę będziemy połykać ogień. Skąd pomysł w ogóle na teatr ognia, na połykanie ognia, na zabawy z ogniem? To jest niebezpieczne. No jest, owszem, ale jest taka adrenalina, która przyciąga. Ja dowiedziałem się, że byłaś w wojsku jeszcze przed teatrem ognia. Jest to prawda? Tak, zgadza się. Oparzenia były niewielkie. Gdzieś trzeciego stopnia? Marta, zdejmij koszulę, znaczy nie, pokaż bliznę. Małe nieporozumienie z ogniem. Czasami czujesz, że żyjesz wtedy? Bardzo mocno. I chcesz powiedzieć, że Cleo zadzwoniła do ciebie i powiedziała: słuchaj, no będę nagrywać teledysk i potrzebuję jakiejś fajnej oprawy z ogniem, bo wystąpiliście w teledysku Cleo. Pojechałyśmy do Warszawy, zrobiłyśmy co miałyśmy zrobić. Bo... I można was zobaczyć w teledysku. Tak, nawet w czterech scenach jesteśmy tam. Tak. Także zapraszamy do oglądania. No jest, ten teledysk już ma naprawdę dużo wyświetleń, ponad chyba 30 milionów. A ludzie, którzy was obserwują, myślą sobie: a to pewnie taki... Podchodził do nas, załóżmy, ktoś, kto oglądał nas i pytał się nas, czy to jest prawdziwy ogień, bo że to na pewno musiał być zimny ogień i my nie mogłyśmy w ogóle mieć w rękach jakiegoś tam ognia, bo to jest niemożliwe. No jeżeli byśmy chciały sobie tak pójść po prostu i podpalić się gdzieś na mieście, no to może być różnie. Są ludzie, którzy po prostu donoszą. Drewno nie. Do podpałki? Nie. Nie, co donoszą.